W ramach zadania Targowisko Płodów Rolnych Mój Rynek Urząd Miasta Lęborka ma w planach wyjścia naprzeciw niedogodnościom mającym miejsce na targowisku przy bramie Kaszubskiego Pierścienia. Ma tam powstać mająca ułatwić handel rolnikom wiata handlowa z zapleczem sanitarnym. Planujemy budowę wiaty handlowej, dwóch budynków sanitarnych. Będzie również powstanie parking dla samochodów ciężarowych. Teren zostanie wyposażony w drogę dojazdową oraz pełną infrastrukturę, czyli przyłącze energetyczne, wodociągowe i sanitarne. W przetargu konkurowało między sobą aż 7 firm. W końcu został rozstrzygnięty. Jednak na chwilę obecną informacja o zwycięzcy nie może zostać upubliczniona. Jest chroniona regulaminem umowy wykonawczej. Niestety nie mogę jeszcze podać, kto rzeczywiście będzie wykonawcą zadania, z tego względu, że umowę podpiszemy w przyszłym tygodniu. Ceny kształtowały się na poziomie od 500 do 800 tysięcy złotych na wykonawstwo. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dofinansowany ze środków unijnych. Dofinansowanie będzie wynosić aż 70% wysokości kosztów kwalifikowanych. Opłaty na nowym targowisku będą obowiązywały ustawowo bez zmian.